Cześć i dzisiaj nagrywamy 1v1 1 z Pro czyli tutaj z Zimonem. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Zimon, na obecną chwilę, w topce polskiej, jest na miejscu. Wydaje mi się, że teraz trochę spadł, ponieważ trochę nie grał. Tak, spadł bardzo, jest na 31 miejscu. I jak widzicie, jest nowa seria na kanale. Więc napiszcie w komentarzu, kogo byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku z 1 v jeden. Zobaczymy, czy komuś uda się na mnie wygrać, ponieważ prawdopodobnie będziemy robić właśnie 1v1 1 z najlepszymi graczami w Polsce. Zimon, niedawno był jeszcze top 10. Więc dzisiaj zagramy sobie parę gier, zobaczymy kto tutaj wygra, więc oglądajcie do końca, bo może być naprawdę ciekawe. I pierwszą rundę gramy na Piper bez godzotów, na takiej mapie, na knockoucie do dwóch wygranych, więc ja nie przedłużam i lecimy. Dobra, gramy tutaj na Piper bez godzotów, więc nie będę tutaj klikał i teraz miałem trochę przerwę od grania, ale zaczęłam. Mam nadzieję, że uda się na niego wygrać, w ogóle jak już bym miał gadżet, to już by raczej padł. Mapka jest fajnie stworzona, ponieważ nie ma jakoś mega dużo miejsca, ale jest w miarę wystarczająca. Zimą się tutaj rusa. Ok, dostał ładnego shota. Dobra, mega blisko. Szczerze to myślałam, że tu padnę. Ale ok, jest na razie w porządku. Trzeba się tutaj trochę podleczyć, żeby nie paść. Dobra, no niestety teraz Zimon jest trochę lepszy niż poprzednicy. Ale ok, to nic. Dostałam od tej 800 HP, także trochę szkoda. Robimy tak generalnie, że przegrane wybiera postać. I widzę, że muszę się bardziej tutaj skupić chyba, ponieważ dostaję na tej Piper. Niedobrze, bardzo niedobrze. Ok. No niestety, przegrałem. Dobra, lecimy do kolejnej. Wybieram postać i widzimy się w kolejnej. Ok, mamy tutaj kolejny mecz, tym razem na belle. I nie mogę dać tym razem mu wygrać, ponieważ mam na tej beli 1500 parków. Więc teraz się bardziej skupię, ponieważ jest to trochę mój main. Bardzo lubię grać tą postacią. Ok, dostał. Uznajmy, że pierwsza gierka była rozgrzewkowa. Ładnie, i jeszcze jeden hit, jakby się go udało. Nie trafił tutaj do wyboru. Dowolny star dowolne gadżety. Ale ok, udało się wygrać pierwszy meczyk. Najprawdopodobniej będziemy właśnie grać 5 rund. 5 rund na kaucie, więc może być naprawdę ciekawe. Bo z tego co ja są tu w miarę. Szybkie mecze, ok, Dora, on nie trafił żadnego pocisku na razie. Dostał jeden, pięknie, dostał drugi i chyba zabijemy. oj, ten chyba on nie menuje Belly. Mamy jeden, jeden powoli się odkrymy, więc teraz zobaczymy, jaką postać wybierze Zimon i widzimy się w kulenie, Zrobiłem 10 tysięcy damage'a. Ok, co ciekawe, Zimon teraz wybrał Byrona i mądrze zrobił, ponieważ Byron jest naprawdę fajny i z tego co wiem, właśnie Zimon ogarnia Byrona. ja tutaj wziąłem ten gadżet. Zadaję potrójne obrażenia, bo ten raczej będzie lepszy. on też gra tym, dostał i chyba padnie. Nice, tak, tak myślałem, nie podchodziłem, że jeszcze nie dostał bomby przypadkowo. Bardzo ładnie, mam w ogóle ulta od razu, mega fajnie. I mam ten star power, co będzie się mniej leczył, jak go trafię. Także na razie wygląda to naprawdę fajnie. Ok, możemy go kupić. Myślę, ten gadżet był akurat trochę średni. Ale ok, nie wygląda to na razie źle. Ja też z Byrona mega dobrze gram, wydaje mi się. Teraz tutaj dostałem i musiałem Ulta użyć, niestety. Można by go zaraz gadżetować. Tak, użyjaj gadżet. i on by chyba padł. On by padł, wydaje mi się, ale no. Albo by zostało mu bardzo mało HP. No, możliwe, bo ten gadżet zadaje trochę mniej jednak. Nic normalny strzał, ale okej, okay, dobra, dostał. On ma jeszcze gadżety. Ja nie mam gadżetów i wygląda to dla mnie tragicznie, bo mam daleko od Ulta. Dostał, jakbym jeszcze raz go trafił, to on by padł. Tak, on jest na hita i padnie. Mamy 2-1, więc teraz Zimon wybiera kolejną postać. Najprawdopodobniej wygramy jeden mecz i będzie win. Ok, teraz zapowiada się naprawdę bardzo interesujący mecz, ponieważ gramy na stew. Ja mam generalnie dość dobry ping, ale zobaczymy jak pójdzie. On raczej też gra z tym turetem, bo jednak ten turret jest o wiele lepszy, ponieważ daje spilację, jeszcze można się łatwo stankować, a nie murków. No, zbytnio się na tej mapie nie przyda. Ok, dostał bardzo ładnie. O nie, teraz nie wiem, czy nie zginę. Tak, Zimon tutaj podjechał. Jeszcze co ciekawe, nie użył gadżetu w ogóle. Ma 900 HP, Dora. Teraz się nie uleczył. Więc teraz, jakbyśmy tak zrobili. Dobra, osłonił się Turetem. Ale wydaje mi się, że ten strzał tak by raczej nie doleciał, nie? Jest taki problem, że mi został ostatni gadżet. 200 HP, najgorzej. Ja też mam Loa, jestem na hita. Dobra, nice! Nie wiem, jak on zginął. Wydaje mi się, że przez że miałem soczek. Ten turret padł na strzała od tego jednego pocisku i on dostał drugim. Z tego, co mi się wydawało. Dora, użył ostatni gadżet. Także spoko. Możemy by teraz podjechać. Dobry gadżet, ale on też chyba. Tak. Przez to, że ma ten Soczek, ten Turec jest jeszcze na hita z tego jednego pocisku, bo wylotują dwa ze 100. Ale na razie wygląda naprawdę dobrze. Mam tutaj kontrolę, podjazd, ładne uniki. Dobra, teraz on uniknął, bo on by padł. Nie, on by padł teraz, na 100% by padł. Więc jeżeli teraz przegram, to będzie 2-2 i będzie decydująca runda. Także na to naprawdę ciekawe. Dobra, on ma ultę, teraz już też mam ulta. Yy, trochę zepsułem, może się tutaj podleczę, jeżeli mi się uda. On na razie nie wierza, bo wie, że i tak się uleczę strzelając i ultując, także spoko. ok, Ładnie dostał. No ja też niestety teraz dostałem. Dostał. On ma 3600. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dostał i chyba padnie. 900 HP, więc teraz muszę go podjeżdżać. Póki tu ma low Dobra, Nie damy mu się uleczyć. Pięknie. Mamy 3-1, więc na pewno wygram w tym odcinku na Zimona 1v1. Lecimy do ostatniej rundy, do honorowej. Czy Zimon przegra 4-1 czy 4-3-2? czy Miałem 2,1, 2,700. W ogóle mieliśmy bardzo podobny Demon. Ok, teraz Zimon zażyczył sobie grę na Max, więc mam nadzieję, że nie przegram, ponieważ ja Maxem też bardzo lubię grać i gram naprawdę dobrze tą postacią. Ok, teraz mi tutaj podjechał. Generalnie mogę wziąć ten gir, co właśnie daje szybciej HP, bo to jest bardzo mocne do Max, nie? że szybciej się leczycie. A bardzo mało osób tym gra. To najbardziej niedoceniany, niedoceniany gir w grze. Ale, ok, Zimon teraz zrobił ładne dodge, więc nie mogę dać się tak bardzo spychać. Bo, A, no tak, to jest knockout i już padłem. Dobra, może się bardziej tutaj skupię. Ok, dałem się za bardzo zewnątrz do ściany i potem już był problem. Dam, może spida. tak, chyba będzie 3-2, z tego co widzę. Bo na razie Zimon naprawdę mocno tutaj dociska. Ale teraz dostał ładnie, mam jeszcze 3 gadżety, on już użył jeden chyba. Jeden albo dwa, nie jestem pewien. Ok, Dora dostał, ma 2000 HP, a mam 2,900. Więc teraz można by przerwać mu leczenie. Bardzo ładnie. Zaraz można wchodzić, Dora. On się w ogóle nie uleczył. Teraz strzelał, także spoko. O nie, teraz ja dostałem. Dobra, trochę zepsułem. On ma 14 HP, straszny niefart. Musimy go bardziej do ścianki, żeby nie dać mu się podleczyć. On nie wiem, czy używa... Ojejku, co tu się stało, proszę Państwa? On użył kolejny gadżet. Tutaj powinien paść już trzy razy, szczerze. Także no niedobrze trochę, Dora. Może ja teraz strzelę, Dora. Przerwałem mu leczenie na szczęście, bardzo fajnie. Dostał ostatni gadżet od Zimona. Ja mam jeszcze jeden. Jeżeli by się udało go teraz zabić, ale na razie wygląda tak średnio. Dobrze, że mam ulta, on dopiero co użył. O nie, naprawdę ciężki pojedynek, mega ciężki, nie? Mega ciężki, spróbuję się podleczyć i padnę. Zepsułem tam, strasznie zepsułem, ale teraz spoko udało mi się podleczyć, na sensie nie trafił. Okej, okay, mam jeszcze gazet. Ten gazet może mi naprawdę spoko wykrywać grę. Patrzcie, jaka spocona grana, Max. Użyłem ostatni gazet, bo już nie chciałem ryzykować. I teraz najprawdopodobniej wygra ten co właśnie szybciej naduje Hyper nie? On już ma niestety, więc teraz nie mogę dać mu ulta. No ale gra ten Star Pow'erem, więc to wygląda mi jak koniec. Ok, chociaż trochę za absurdalne, odpalę hyperkę, bo tutaj muszę go dobić. I bum-bum! Udało się wygrać. Nazimona na 4-1. Miał w ogóle więcej damage na tej Max, bo w pierwszej gierce zrobił cały damage. Także nieźle. Ja dziękuję Zimonowi za nagranie tego odcinka. Mam nadzieję, że Zimon jeszcze kiedyś powróci do topki, bo aktualnie jest właśnie na 31 miejscu. Piszcie w komentarzu z kim chcielibyście zobaczyć kolejny 1 vs 1. Zimon tutaj w ogóle opuścił room, chyba się zdenerwował, bo będę właśnie nagrał z topką i właśnie te komentarze, które zrobią najwięcej lajków, będą najbardziej brane pod uwagę, więc możecie pisać. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemka!